Witam serdecznie, jestem Habaś i jak widzicie, wracamy dzisiaj do Scrap Mechanika. Troszeczkę powrotowy odcinek, dawno mnie tutaj nie było w tym świecie, kilka update'ów było i kilka rzeczy pozmieniałem już dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podoba. Spodoba. Mianowicie, chodzi o te drzwi, to jest pierwsza rzecz, którą oczywiście zmieniłem. One zaczęły w końcu działać tak jak powinny, czyli ładnie tutaj najpierw się to zamyka, następnie zaczynają się te zęby zazębiać. I dokładnie to samo działa w drugą stronę. Widzicie, one się lekko odchylają, chowają się tuż przed tym. Jak to zrobiłem? Oczywiście słuchając was, dodałem trzeci kontroler, który jest ustawiony w ten sposób, że odchyla się o 45 stopni. Tutaj jest 90 stopni, to są te ramiona. Pokażę wam to. Są te ramiona, które idą tutaj na ten środek. No i trzeci kontroler, który działa oczywiście na te ramię. Ono nie zostało nic tam zmienione, zostały zmienione... Szybkość została zmieniona. Dopasowanie tej szybkości zajęło mi troszkę to wszystko właśnie trwało, ale mam nadzieję, że teraz będzie wszystko już ok. Oczywiście można by to zrobić lepiej, żeby te zęby dopiero najpierw to działało, później te zęby i tak dalej, ale w momencie, kiedy ono wraca, strasznie wielkie problemy to robi. Dla mnie te kontrolery nie są jeszcze tak do samego końca jasne może, jak to działa. Muszę sobie to potestować i mam nadzieję, że teraz będzie więcej tego Scrap Mechanika na moim kanale. To jest taki trochę Minecraft, no mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale lepszy. Dobra, może jeszcze nie, ale mam nadzieję, że będzie lepszy. Ozdobniki, skrzyneczka, radio oczywiście, które tutaj nam gra. Mam nadzieję, że YouTube nie dowali mi się o jakieś prawa autorskie. Oczywiście z lewo zmywak i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, którą chciałbym wam pokazać, to już sobie możemy, skoro ja nie będę już tego pokazywać, to oczywiście mogę to sobie już tutaj zasłonić, żeby nie raziło oczy. Tu jest ładnie, wszystko. Z góry jest chyba jeden jakiś mały otwór, ale go sobie zakleję kiedy indziej. Dobra, druga rzecz, którą chciałbym wam pokazać, to są te drzwi. Te drzwi i ten problem, o którym ja na początku mówiłem, i jak to zrobić, żeby one się obracały? Można było je otworzyć z jednej i z drugiej strony. Bardzo prosta rzecz, jak się okazało. Tylko do jej kontroli potrzebujemy kilku innych rzeczy. Mianowicie, na samym początku musimy postawić... Zaraz, ja sobie to skasuję wszystko, żeby wam nie spoilerować. Znaczy dobra, widzicie mniej więcej jak to jest, ale za chwilę to... pokażemy dokładnie, jak to zrobić. Widzicie, że ja staram się te wszystkie mechanizmy umieszczać... to nie ten klocek. W miarę ładnie, tak żeby to nie raziło w oczy. Dla mnie... Znowu nie ten klocek? A, no to jest metal block. Ojej, ale tu narobiłem. To tu. O, dokładnie tak. Więc chcielibyśmy, żeby te drzwi można było otworzyć z obu stron. Oczywiście. Jak to zrobić? Nic prostszego. Myślałem, że... A, miałem tu już guzik. Pierwsza rzecz, czyli to jest dodanie dwóch przycisków po obu stronach tej ściany, na której... Zaraz, to jest na tej ścianie. Czyli tutaj. Pięknie to działa. Okej, mamy już swój przycisk, więc teraz czas na wprowadzenie drzwi. Wstawiamy oczywiście rotator, stawiamy nasze drzwi. Ja sobie je na razie zrobię takie nie do końca, żeby móc sobie spokojnie wchodzić. I kolejna rzecz, którą robimy. Jest to kontroler oczywiście, który możemy sobie gdzieś tu postawić. Jego łączymy z tym rotatorem. 90 stopni niebieska strona. Bardzo proszę. 90 stopni niebieska strona, czyli one będą się otwierać do zewnątrz. Kolejną rzeczą, którą chcemy zrobić, jest to mechanizm, który będzie odpowiadał za to, żeby te drzwi można było uruchamiać dwoma przyciskami. Czyli stawiamy sobie sensor. Proste, nie? Następnie obok tego sensora, troszeczkę niżej, stawiamy sobie rotator. Następnie już z innego bloczka, żeby to ładniej wyróżnić, będziemy stawiać jeden bloczek, który będzie nam tym wszystkim obracał. Kolejny tutaj rotator. Kolejny bloczek
przykręcony do tego. I jeszcze jeden. O co w tym wszystkim chodzi? Zaraz wam wytłumaczę. Kolejne dwa oczywiście do góry nogami. Kurde. To nie ma żadnego znaczenia oczywiście, ale lubię jak mam to w miarę poukładane. Ok. I teraz tak. Jeden z tych rotatorów podłączamy oczywiście tutaj, drugi do tego. To podłączamy tutaj. Czyli sensor będzie nam odpowiadał za otworzenie tych drzwi. Nie guziki, a sensor. Czemu tak? Bo to jest jedyny sposób. Następnie jeden podłączamy tutaj, drugi podłączamy tutaj i dzięki temu po naciśnięciu tego guzika, któregokolwiek guzika, będziemy operować tym właśnie tutaj mechanizmem. Ok, zablokujmy sobie nasz sensor, żeby on tam dalej nie działał. Chociaż to nie jest takie wymagane, ale ok. Teraz chodzi o ustawienie tego właśnie ruchu. Czyli to musi się obrócić o 45 stopni w tamtą stronę, w stronę niebieską. Ok. I tak samo będzie działać drugi sensor. 45 stopni. I teraz tak, jeśli naciśniemy guzik, to jest tamten zewnętrzny. Widzicie, nasz cały ten układ zasłania oczywiście sensor i on otwiera nam drzwi. Następnie, jeśli go wyłączymy, jak widzicie, całość wraca do punktu wyjścia. Teraz naciskamy drugi. Tylko już ten mały tutaj sensorek zaczyna się zasłaniać i znowu drzwi zostają otwarte. Oczywiście jak wrócimy z powrotem, to nam całość wraca. Natomiast jeśli mamy naciśnięty oczywiście ten guzik, możemy z zewnątrz to zamknąć i wtedy całość schodzi poniżej sensora. No to jest przemyślane naprawdę w sposób genialny. Widzicie, to wszystko działa, z każdej strony możemy sobie walczyć, możemy sobie z tym robić co chcemy. Zależnie od tego układu, dlatego to jest położone troszeczkę niżej, to jest wysunięte. Easy, prawda? Teraz możemy sobie spokojnie to już zasłonić. I tą rzecz, którą ja oczywiście chciałem zrobić, da się. No to jest genialna rzecz, mam nadzieję, że teraz tylko nie zasłonię nic. Ok, wszystko działa. Wszystko działa tak jak powinno. Widzicie, no to jest kwestia po prostu przemyślenia tego. Tu naprawdę bardzo dużo rzeczy da się zrobić. Trzeba po prostu mocno chcieć. Wjedźmy sobie na górę. I ja bym chciał oczywiście jeszcze wskoczyć tutaj wyżej troszeczkę. Ok, i dokładnie, to jest ten kawałek, którego ja nie zdałem rady zabudować od dołu. Widzicie nasz piękny widok na całą krainę Scrap Mechanika. Możemy sobie tutaj jeszcze kilka innych rzeczy dobudować i będziemy to robić, mam nadzieję, na bieżąco. Pierwsza rzecz to jest oczywiście... Kurde, jak tu wszystko już działa tak jak powinno, zaczyna mnie to coraz bardziej bawić i cieszyć. Dlatego... Przez pewien okres naprawdę nie było odcinków, no bo nie działało to tak, jakbym chciał, żeby działało. Na szczęście w górce, dobra. Dobra, już wracam, przepraszam was bardzo, ale miałem jakiś głupi telefon. Wracamy do naszego Scrap Mechanika. Troszeczkę poprawię sobie tutaj wejście, ładną framugę zrobię. Widzieliście drzwi przez przypadek usunę, nie wiem, czy uciąłem to, czy było. Dzięki temu będzie wiadomo od razu, gdzie są drzwi przynajmniej. No nie wygląda to... Kurde, no jakoś słabo to wygląda. Coś mi tutaj nie gra, no ale dobra. Na razie niech tak zostanie, może przemyślę to. Myślałem, żeby sobie zrobić po prostu tutaj całą tą obwódkę taką domu z tych kamieni na przykład. Myślę, że to by nie głupio wyglądało, więc... Ja usunę teraz pewnie drzwi, dokładnie. Więc będę musiał jeszcze raz wszystko poprawiać. Ale myślę, że warto, ok. Czyli tak, wstawiamy nasze drzwi z powrotem. Ok, teraz tak.
Teraz musimy tutaj usunąć podłogę, bo gdzieś tu jest nasz mechanizm. I następnie oczywiście to podłączyć z tym 90 stopni niebieskie. 90 stopni niebieskie. Pyk. Dobra. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Tak naprawdę w którą stronę to jest ustawione nie ma mniejszego znaczenia. Widzicie, teraz jest otwarte, jak jest zasłonięte. Bo usunąłem je po prostu, zbudowałem w drugą stronę. To nie ma żadnego znaczenia, to są tak uniwersalne te drzwi, że polecam ten sposób. Jeśli ktoś zastanawiał się, jak to otwierać z dwóch stron, da się. Naprawdę się da i w ten sposób można zrobić tak naprawdę wszystkie drzwi. Czy to przesuwane, czy to wyjeżdżające do góry, czy robiące cokolwiek innego. I to chciałbym wam pokazać na przykład na przykładzie tutaj tych drzwi, które tutaj bym chciał zrobić. Mianowicie stworzymy tutaj drzwi przesuwne na tej samej zasadzie, które są tam w tamtym pokoju. Znaczy w... nie w pokoju, a w... garażu. Czyli tworzymy sobie tutaj oczywiście dziurę w naszym podeście. Jedną, drugą i starczy. Następnie chcielibyśmy mieć w tym miejscu drzwi, które będą się wysuwać, więc tu sobie spokojnie możemy zrobić... One będą tylko w jedną stronę się wysuwać. Będą się tutaj po prostu chować. Ja tą obudowę zaraz sobie tutaj będę poprawiać, natomiast... A, to chyba nawet za mało będzie miejsca tutaj troszeczkę. Dobra. Więc zacznijmy od tego, że... tu będzie to. Dodajmy sobie nasze elementy, których już używaliśmy wcześniej, czyli to są te rurki oczywiście. To będzie tu. Będzie krótka rurka. Krótka rurka. Rotator i na razie starczy. Czyli to idzie w górę, następnie musimy tutaj dobudować... Zaraz, żebym ja tutaj nic nie zepsuł. Ten rotator damy sobie bliżej. Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów. Siedem punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów. Troszeczkę robię to z partyzanta, bo się nie przygotowywałem do tego akurat fragmentu. Szykowałem się do tamtego, ale patrzę, że to trochę krótkie będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. No mam nadzieję, że będzie działać. Kurde, muszę jakiś sobie tutaj zbudować podest. Zbudujemy sobie takie piękne schodki. Raz, dwa. 2, 3, 4. Nie w tą stronę, obróć się. Chyba jeszcze kawałek podestu potrzebuję. Ok. Dobra, tu. Tutaj to. To. To, dobrze pamiętam. Nie wiem, czy ten wejście tutaj nie będzie zbyt ciasne trochę. No ale dobra, to nie jest akurat w tym momencie ważne. Ja sobie będę mógł to poprawić tam w innym jakimś terminie. To tu. To i to tu. Chyba nic nie ominąłem, mam taką przynajmniej nadzieję. Następnie zrobimy sobie to. To. Dobra, tego już nie potrzebujemy. Tego już nie potrzebujemy. I to. Tak. Później będziemy nad tym walczyć. Dobra, teraz pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, jest oczywiście kontroler, który będzie sterować tymi wszystkimi tutaj naszymi rotatorami. Raz, dwa, trzy,
Czy ja nie mam za dużo tu rotatorów? No właśnie. Chyba trochę przesadziłem z ich ilością. Tu jest jeden na ścianie, tu jest jeden. I tu jest jeden. Ten jeden chyba dałem tutaj po prostu za dużo z tej strony. Tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie, tak jest. Tutaj, w tym miejscu tego rotatora być nie powinno. Okej. Dwa. Trzy. O. Się zastanawiam, czego to się trzymało, ale dobra. To możemy pousuwać sobie na spokojnie. I teraz chyba będzie już ok. Dobra. Ale wracajmy, wracajmy. Raz, dwa, trzy. Czyli tak. To pierwsze musi się obrócić w 90. Tak, 90 stopni w prawą stronę. Pyk, pyk, dobra. Następnie to musi się obrócić 180 stopni. Coś czuję, że będzie za długie to. Na razie damy sobie guzik, który będzie to uruchamiał. Najłatwiej tak po prostu tym operować wtedy. Ok. Źle przymocowałem, naprawdę? I ostatni rotator. Schowajmy to. Musi się obrócić 90 stopni, o ile dobrze popatrzyłem w tą stronę. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem tak jak ostatnio, ale to się okaże po prostu podczas testów. Najłatwiej to zrobić w ten sposób. Dokładnie jest ok. Dobra, czyli tak, teraz możemy sobie na spokojnie tutaj nam poprawiać to troszeczkę. Widzicie, no troszeczkę nam zrobi się tutaj ciasno. Troszeczkę zrobi się ciasno ten przedsionek. Ale wszystko działa, tak? To się ładnie otwiera, to się ładnie otwiera. Chciałbym to jakoś pokombinować, żeby zrobić to troszeczkę jednak mniejsze. Dobra. Ale wróćmy do tego zaraz. Ja muszę sobie tutaj oczywiście tą ścianę już zabudować. Znaczy te drzwi, tak naprawdę. To może tutaj spokojnie być. I to będę budować z tej strony oczywiście. Problem jest w tym, że muszę zrobić to tak, żeby po prostu tutaj złapać za dół oczywiście tego. Okej. Okej. Jest dobrze. A jeśli jest dobrze, to znaczy, że już lepiej z tym nie kombinować. Okej. Teraz w takim razie zamurujemy sobie oczywiście nasz tutaj podejścik. No, tak jak wspominałem, ja mam jakąś manię, jeśli chodzi o to, żeby to wszystko wyglądało ładnie, ale to chyba o to chodzi, żeby nie robić jakiejś takiej prowizorki. Tu może być? Jest ok. Tu jest ok.
Tu jest OK. To się nie łączy. Tu jeszcze będziemy musieli na górze klocek dobudować. Więc zajmijmy się tym od razu. A oczywiście, żeby to zrobić, potrzebuję mały podest. Nie, naprawdę, kurczę, ja przestałem grać w pewnym momencie w Scrap Mechanica. Znaczy grać. Ciężko to nazwać jakimś tam super ekstra graniem. Natomiast przestałem się bawić w tym Scrap Mechaniku. I się sam zastanawiam czemu. A naprawdę tu można takie twory robić, no zobaczcie. Tylko trzeba po prostu to wszystko w jakiś tam sposób zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa. I można tworzyć cuda. Można tworzyć cuda, okej, okay, teraz jest chyba dobrze, tak jak być powinno w każdym razie. Więc to sobie zbudujemy tutaj. To zasłonimy. Oj, za dużo, za dużo, za dużo. To będzie tutaj. To będzie tutaj. To będzie z góry. Następnie musimy sobie oczywiście zabudować. No to są szerokie. One tam z tamtej strony też takie duże są? Czy ja dobrze trafiłem? Dobrze trafiłem. Okej. Okay. To sobie ładnie tutaj zabudujemy, to sobie zabudujemy, to sobie zabudujemy. To sobie zabudujemy prawie do końca. Ile tu mamy klocek? Jeden klocek przerwy. Jest git. Dobra. Powiem wam, że z tymi zabudowaniami to jest chyba największy tutaj problem. Czy może nie tyle problem, co najwięcej zabawy z tym jest. Dobra, następnie. Nie wiem na ile to się tutaj wsuwa, więc sobie zróbmy tutaj dziurę. To zróbmy tak. O, i tutaj już możemy to... Czy ja dobrze złapałem? Złapię sobie z tej strony, będzie dużo łatwiej. Widzicie, mamy podwójne takie wejście do bazy. Tu wszystko ładnie się chowa. Fakt, że pozostaje ten taki pizdryczek tutaj, no ale to jest ok. Dobra, teraz kwestia jest taka, że budujemy sobie tutaj oczywiście guzik jeden. Tutaj sobie, żeby było wszystko na tej samej wysokości. Tutaj sobie budujemy guzik drugi. Ładnie wyglądają, pięknie jesteście. Dobra, ten guzik możemy sobie usunąć. Następnie oczywiście ten rotator... Nie, sorry, 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 tego nie ma, nie ma tego. Okej, okay. Tego nie ma. Jest tak jak ma być, czyli tą kieruje tym. Następnie budujemy sobie w ten sam sposób... Dokładnie to. I łączymy to oczywiście z naszym konektorem. Tutaj jest ok. Teraz... Tak jak wspominałem, budujemy sobie jeden klocek, budujemy sobie metalowy to, budujemy sobie jeden klocek, budujemy sobie to i budujemy sobie to. Budujemy sobie dwa, oczywiście tutaj, te rotatory. I teraz wszystko podłączamy osobno. To jest do tego, to jest do jednego guzika i to jest do guzika numer dwa. Następnie, 45 stopni w prawo na plus. 45 stopni w prawo na plus. Gdzieś tam jest jakaś kolizja chyba. Nie bardzo wiem w którym miejscu, no ale już nie będę się nad tym za bardzo rozczulać. Później może sobie zobaczyć, gdzie ta kolizja po prostu powstaje. I co? I właśnie w taki łatwy, przyjemny sposób możemy budować drzwi, które są otwierane z obu stron. Oczywiście
Czy to przesuwne, czy to zamykane w ten sposób. Wszystko tak naprawdę jedno. Możemy sobie tutaj nasze... Kurde, te metalowe klocki i te kamienne wyglądają oczywiście tak samo. Jeśli chcemy zminimalizować to miejsce, to możemy sobie, nie wiem, ten konektor postawić tutaj bliżej, znaczy ten sensor postawić bliżej, to przestawić to. To postawić jakoś, nie wiem, w pionie, czy z tej strony, czy z tej strony. I myślę, że można spokojnie to zminimalizować do... Zaraz wam pokażę zresztą, żeby nie być gołosłownym, zróbmy to w tym miejscu, tak jakby to było przy ziemi. Czyli tak, to robimy tu. Tu dajemy jeden konektor. To budujemy tutaj. Tu już może być normalna ściana oczywiście. Uznajmy, że tu już jest ściana. Czy da się to tak jakoś zmieścić? Dobra, tutaj robimy ten rotator. Tu robimy to. Tu robimy to. To i tu. Ok, to mamy. Następnie, żeby nie przeszkadzać, z tej strony robimy ten rotator, jeden konektor. Jeszcze jeden konektor musimy gdzieś zmieścić. Chyba nie da się tego inaczej tutaj. Albo na górze, jakoś w ten sposób. Albo po prostu likwidując to, zmieścimy go w tym miejscu. To już jest tak naprawdę obojętne. Natomiast całość zajmuje, widzimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no trzy klocki na dwa klocki, tak? Mniej więcej, nie, można tak to liczyć. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo małe obciążenie, jeśli chodzi o miejsce. Nie podłączałem tego. Możemy to zlikwidować. Okej, to już sobie likwidujemy, to już sobie likwidujemy. To już sobie likwidujemy i mamy z powrotem. Czyli tak, to oczywiście tutaj miejsce, które ja zająłem, no to jest... nie mam problemu. Ja mam tak zbudowaną, powiedzmy, tą swoją, nie wiem, skrytkę, bazę, jak zwał, tak zwał, dom. W dosyć obszerny sposób. No ale widzicie, że to wszystko ładnie pochowane pod podłogami. Czyli tam, gdzie po prostu tego nie widać. Jeśli chcę coś znaleźć, no to muszę oczywiście włączyć sobie ten i wtedy widzimy, że coraz więcej tych przewodów w każdym miejscu się znajduje. Tutaj oczywiście nasza winda, dzięki której możemy wjechać na górę. I co? I w następnym odcinku będziemy się już prawdopodobnie bawić z jakimiś mechanizmami jeżdżącymi. Ja potrzebuję jakiś samochodzik, dzięki któremu będę mógł się poruszać po tej mapie. Ten bus taki, który robiłem w pierwszym odcinku, niestety gdzieś zaginął. Tak bywa. I będę musiał... O, tu jeszcze czegoś nie zabudowałem. Będę musiał stworzyć sobie coś nowego do jeżdżenia, do zabawy. Kurde, no. To jest genialne. Więc tak, był z wami Habaś. Jeśli podobał wam się ten filmik, no to oczywiście łapki w górę. Zapraszam was do kolejnych odcinków. A może sobie tutaj już otwierane drzwi w górę zrobimy. Też na tej samej zasadzie, że można je otwierać z obu stron. To wie, to wie. Był z wami Habaś, zapraszam was na następne odcinki, no i do zobaczenia. Cześć. A od razu jeszcze powiem wam oczywiście o jednych drzwiach, które można tak samo wykonać, czyli to są te duże drzwi, gdzie mamy kilka różnych konektorów. Zaraz, gdzie jest nasza machina do konektorów? Dokładnie, znaczy chodzi mi o te kable. I tak dalej. Widzicie, że tym razem skorzystaliśmy tylko z dwóch tutaj tych programatorów. Natomiast wszystkie te trzy, które mieliśmy wcześniej zrobione już, podłączyliśmy pod tego typu sensor. I to jest ważne. Tutaj te dwa się nie zmieniają, które kontrolują te guziki oraz po jednym rotatorze. Natomiast ten sensor jest podłączony bezpośrednio już nie do konektora, który rządził tymi, do tego programatora. Natomiast on jest podłączony do trzech programatorów naraz i widzicie, że to wszystko działa tak, jak powinno. Czyli ładnie możemy otwierać wszystko z każdej strony. No to właśnie tego sposobu szukałem naprawdę bardzo długo i widzicie, że jest to realne. Więc jeśli budujecie swoje jakieś machiny, pamiętajcie o tym jakże przydatnym urządzeniu. Czyli mamy już, nauczyłem was dwóch rzeczy, między innymi
otwieranie właśnie w ten sposób. Widzicie, jeszcze mniej miejsca to zajmuje. Otwieranie z dwóch stron oraz te jointy, pistonsy, czy jak to nazwać, czyli te takie wszystkie te rury, z których korzystają te drzwi i tak dalej, i tak dalej. Ja się żegnam, to był taki mały bonusik i pokazałem wam, jak to oczywiście do siebie przystosować jeszcze łatwiej niż się wszystkim pewnie wydawało. Do zobaczenia.